Godów. Malownicza gmina w powiecie wodzisławskim, w południowo-zachodniej części Górnego Śląska, położona w dolinie czterech rzek Olzy, Leśnicy, Szopkówki i Piotrówki. W skład gminy wchodzi 7 sołectw: Godów, Gołkowice, Krosztoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko i Skrzyszów. Musi być coś magicznego w tej miejscowości, skoro wydała ona na świat jednego z największych i najpopularniejszych polskich aktorów. Franciszek Pieczka urodził się właśnie w Godowie, 18 stycznia 1928 roku. Jest on dumą i ambasadorem Godowa. Franciszek wyrósł nad Olzą i Piotrówką, w harmonii z przyrodą i szybami górniczymi. Przyjeżdża on do swojej rodzinnej miejscowości zawsze z rodziną. To przywiązanie do tradycji i korzeni stawia naszego bohatera w rzędzie ludzi, dla których miejsce urodzin jest święte. Często rozmawia o Godowie z wnukami, przybliżając im historię tego jakże dla nich odległego, acz urokliwego zakątka Polski. Godów ma bardzo piękną historię, a pracowitość, pobożność i pokora to wartości najczęściej tutaj spotykane. Franciszek Pieczka od najmłodszych lat zdradzał zamiłowanie do aktorstwa, a właściwie do sztuk pięknych. Jednocześnie miał talent do języków obcych i nauk ścisłych. Sam o tym tak powie po latach. Kochałem matematykę i fizykę, bo miałem tak naprawdę zostać inżynierem. Ale stało się inaczej. Wybrałem drogę aktorską wbrew woli ojca. Droga do teatru i filmu wiodła Franciszka Pieczkę przez dom rodzinny w Godowie, szkołę, pracę organisty, pracę na roli i w kopalni. Doświadczenia życiowe pomogły mu zrozumieć głębiej sens i znaczenie emocji w sztuce aktorskiej, którą tworzył ten wyjątkowy artysta. Jako młody chłopak zachwycił się rolami Kazimierza Junoszy Stępowskiego, wielkiego polskiego aktora. I być może wtedy narodził się pomysł o zdawaniu do szkoły teatralnej. Poznaje pan tego pana? Przecież to Franciszek Pieczka. Franciszek Pieczka, nasz godowianin. Znany zresztą chyba w całej Polsce, jak nie na świecie. W tym wieku takie role tylko podziwiać. Gro i bardzo dobrze gro, także wszyscy z podziwem oglądamy serial, z którego wszyscy go pewnie tu znają w okolicy nie tylko. No i cieszymy się, że jeszcze grożę. Godów słynie z Franciszka Pieczki. A cóż to za zdjęcia? A przecież to jest pan Franciszek Pieczka. Znany u nas parafianin. Wkrótce będzie obchodził 90. rocznicę urodzin. No i znany z telewizji, z filmów, z teatru. Przyjeżdża często do Godowa na dożynki, na różne ważniejsze uroczystości, na cmentarz, bo tu ma rodziców pochowanych. On tutaj, wiecie gdzie on mieszkał? Tutaj niedaleko. No ten dom, co teraz jest wyremontowany, to był stary jego dom. A tu mieszkała rodzina jego, ten dom. Czyli pamięta pan Franciszka stąd tutaj gdzieś wiesz, przyjeżdżał? Wiesz, to po której pan cenny pies. Wygląda dużo z tym. Jancio Wodnik mi się podobał.
Już nie pamiętam tych filmów. Miałem z nim zdjęcie tutaj zrobione, aby mieli jubileusz. 70 lat klubu sportowego LKS Olsza Godów. Zdjęcie mieli zrobione, on był jako honorowy, jest honorowym obywatelem. No, to był jego pierwszy film. On na kopalni kiedyś robił. Zanim aktorem został? Tak, a pierwsze występy miał tutaj na scenie w barze. Tu był wtedy ten jubileusz. Zapytałem się go, czy mogę zrobić, bo jest tutaj prezesem klubu sportowego. Ja, jak się na imię się myślę, to no Edek, to Płoć Edek. A jako żony, no Ola, to Płoć to Polo. My się tak stanęli z boku i my się zrobili z tym zdjęciem. Bardzo super. Fajny facet. Także ja go bardzo poważam i życzę mu jeszcze dłużej życia. O, Franciszek Pieczka, nasz godowianin, bardzo znany u nas, szanowany, lubiany, w spektaklach telewizyjnych go widziałam, no a tu jest bardzo młody, przystojny, no, można się zakochać. I jako pleban by był w porządku też. Myślę, żeby i dobrze spowiadał. Mój kochany Godów, urodziłem się bardzo dawno temu. To zresztą widać na mojej twarzy, pełna destrukcja. Wtedy to otoczenie inaczej troszeczkę wyglądało w Godowie. No, w młodych latach to się tam peregrynowało po tych polach. Kiedy wiosna się już gdzieś pokazała, już się cieplej zrobiło, tośmy już szybko buty zdejmowali, żeby na bosaka móc biegać. No ja oczywiście też od razu buty się zdjęło i się biegało. No i potem, chcąc nie chcąc, kopnąłem w kamień jakiś tym dużym palcem u nogi. Od razu krew się zaczęła lać. A ponieważ ja strasznie nie lubiłem patrzeć na krew, a więc do piasku zasypałem to, byle tej krwi nie było widać. Ja jako mały chłopaczek tam miałem, nie wiem, 2-3 latka, jak to budowano. Ten kościół, ja się urodziłem w 28 roku. Jak ten kościół budowano, to wtedy tam zjeżdżałem, takie były i takie. I jakieś deski tak poukładałem, po tych deskach tak lubiłem zjeżdżać tam tyłkiem w taki sposób. A rodzice to na znowu krzyczeli, że to się zniszczy, bo to przecież dbano bardzo o ten strój, bo, tak dalej. A ci tam pracownicy i tak dalej, ten cały inżynier, niech on jeździ, niech jeździ, jak mu się podoba. Potem jak ja spodnie podali, to oni kupili, tam ten inżynier, ci pracownicy kupili nowe spodnie, żeby ten mały franuleczek dalej mógł jeździć po tyłku. A propos franuleczek, mi się przypomniał taki wiersz, który mówiłem jeszcze w szkole powszechnej. Zaszedł w rokiciny mały franuleczek. Zobaczył gniazdeczko. Nie ruszył jajeczek. Zobaczył. A jeszcze do tego obiecał i chronić od wszelkiego złego. Od niedobrych dzieci. Od burzego kota, by ich nie dotknęła niczyja zła psota. No i taki to ten franuleczek. Franciszek Pieczka z Godowa to ważny gość. Ma siwe włosy i ciepły głos. Grał w wielu filmach główne role. Stąd jego życie bardzo kolorowe. W postaci Gustlika wszystkich widzów sympatię pozyskał. Wesołe dzieciństwo przeżył w Godowie, lecz aktorstwo chodziło mu po głowie. Kiedy wyruszył pociągiem do wielkiego miasta, tam poznał przyjaciół, z którymi później wzrastał. Cieszymy się bardzo my, godowianie, z następnej wizyty, kiedy przyjedzie do nas pan Franek. Franciszek Pieczka, synek z Godowa, już od dziecka pełna wyobraźni była jego głowa. Mały przyjaciel i zawadiaka, ale niezwykły aktor wyrósł nam z tego chłopaka.
Franciszek Pieczka w Godowie mieszka. Głowę pełną pomysłów ma ten nasz koleżka. Wymyśla filmy przez całe ranki. A gdy z pracy wraca, myśli, to jego praca. Franciszek Pieczka w wielu filmach odgrywa różne role. Na przykład Rancho i Czterech pancernych i pies. I wielu innych też. Franciszek Pieczka po ukończeniu swojej nauki wyjechał do Warszawy do Wyższej Szkoły Teatralnej, gdzie poznał swoją żonę Henrykę, która studiowała dziennikarstwo. Spotkałem raz Franciszka Pieczkę pod apteką w Godowie. Podałem mu rękę. Jak porozmawialiśmy jak stary, że znajomi, poczułem, że chcę być tak jak on, aktorem i być w wojsku tak jak Czterej Pancerni. Mój sąsiad tak lubił Franciszka Pieczkę, że swojego psa owczarka niemieckiego nazwał Szarik. Pan Franciszek Pieczka bardzo znał moją babcię i się z nim bawił. A z moją babcią pisał sobie scenariusze teatralne i grali to w Starym Barze. Franciszek Pieczka kolegował się z moim dziadkiem Alfredem i lubili grać w teatrze w Godowie. Pan Franciszek Pieczka jest wzorem do naśladowania, ponieważ udowodnił nam, że można spełniać swoje marzenia. W Godowie właśnie połknąłem bakcyla teatru. Tam wówczas teatr amatorski był. Ja tam w tym teatrze amatorskim też występowałem i prawdopodobnie tam zostałem już zainfekowany tym teatrem. Oczywiście ojciec mówił na gruba, to znaczy na kopalnie, to nie będzie ci kapało, nie będziesz miał deszczu, będziesz miał zawsze ciepło i tak dalej. No jak to w tych górniczych rodzinach, tak z dziada na pradziada, tak zawsze górnik. No i ja jednak po pewnym czasie sobie uświadomiłem, ja sobie mówię, no chyba to nie będzie mój jakaś taka zaświetlona przyszłość. To było widać, że to nie ma górnik tutaj na rynku. On do górnictwa to miał dwie lewe ręce. Ono mu się to nie podobało od całego początku. On to nie miał mowy, on raczej do Krakowa jeździł tam. Chyba do Zelwerowicza. Zelwerowicz chyba się nazywał ten gościu, co się tam znał. Ja tak, Zelwerowicz. To on już ściągnął od malutkości do aktorstwa. Później uniwersyteckie studium przygotowawcze w Katowicach. Byłem członkiem zespołu przy Wojewódzkim Domu Kultury w Katowicach. My tam inscenizowaliśmy poezję romantyczną. Ja po skończeniu studium miałem prawo wstępu na wszystkie wyższe uczelnie bez zdawania egzaminu, wyłączając szkoły artystyczne. I pojechałem do Warszawy. Dlaczego do Warszawy? Dlatego, że ten mój kochany polonista był zwolennikiem warszawskiej szkoły teatralnej. Bliżej było oczywiście do Krakowa. Pojechałem do Warszawy i zdawałem u świętej pamięci Aleksandra Zelwerowicza. U niego osobiście, w jego prywatnym domu. Zdawałem coś tam, mówiłem jakąś prozę, jakiś wiersz, ale kątem oka tylko tak zerkałem, jaki jest odzew u Zelwera. Myśmy Zelwer na niego mówili, a widzę, że Zelwer jakoś akceptował to, co tam, te moje poczynania. No mówił Zelwer tak, no niewątpliwie, panie Franciszku. No dobrze, bardzo dobrze. A teraz, kiedy już się czułem, jak powiedział dobrze, bardzo myślałem, no już jestem przyjęty. A teraz Elwer mówi, a teraz niech pan powie 3 razy miasto, samo słowo miasto.
raz miasto, jak miasto fabryczne, takie jak tam Chorzów, Katowice, raz jako miasto takie jak Kraków, kultura, zabytki i tak dalej, i tak dalej. A trzeci raz jako miasto pełne zabaw, takie jak na przykład Las Vegas. Powiedział Las Vegas, ale Zerwer, jak zerknął na moją twarz, widział, że to słowo nie wywołało nic, ponieważ ja w ogóle nie kojarzyłem wówczas, co to Las Vegas i nie. On mówi, no, no panie Franciszku, wie pan, to takie miasto pełne zabaw. Dobrze. Powiedziałem trzy razy to miasto. No myślę sobie, to słabo, Zerwer mówi, no niewątpliwie. Myślę, no już jestem, przekroczyłem Rubikon, a Zerwer mówi, a teraz niech pan zmieni kolejność. A ja, kurczę, pieczone sobie zapomniałem, które miasto pierwsze powiedziałem, czy to fabryczne, czy tamto. I potem tak na chybił trafił, powiedziałem jeszcze raz, i przez przypadek mi się udało zmienić kolejność. Zelwer powiedział, wobec tego jest pan przyjęty. Podał mi rękę. No, przybiegłem do domu, wziąłem te swoje manatki, ale zjawiłem się w domu w Godowie. Ojciec, jak mnie zobaczył z walizką, a to w środku roku przecież na końcu. No co, Pierunie, już cię wyciepli? Mówię, nie, tata, nie wyciepli mnie, a ja zdałem do szkoły teatralnej. O, rany Boga, ale się pieruny posypały. Ale potem, kiedy już miałem jakieś osiągnięcia w moim zawodzie, kiedy prasa zaczęła pisać poklęty, to ojciec wręcz mówił, no tak, przeca on to po mnie odziedziczył. No taka bywa niekiedy przewrotność rodziców. Bo ci rodzice chcą dobrze dla tych dzieci. Ta intencja jest szczera ze strony. Bo który rodzic chciałby źle dla swoich dzieci? No tak, mój kochany Godowie, obyś się rozwijał i obym jeszcze często mógł przyjeżdżać na grób moich rodziców, którzy tam są pochowani na tym pięknym cmentarzu w Godowie, na wzgórzu, z widokiem na Olzę, na czeską stronę, na te pagórki, te kopce, jak to po czesku się mówi. A ja, kiedy skończyłem szkołę teatralną w Warszawie w 1954 roku, skończyło nas 12, poszliśmy całą grupą do teatru w Jeleniej Górze. Kiedy byłem w teatrze w Jeleniej Górze, otrzymałem pismo od Arnolda Szyfmana, organizującego na nowo Zespół Teatru Polskiego. Dostałem już od razu angażement, od razu pismo angażujące. No bądź przecież taka postać w Teatrze Polskim jak Arnold Szyfman, no nie będzie się pytał, czy chciałby przyjść do jego zespołu. Młody aktor, tylko od razu angażujący. Nie. I ja, a jednocześnie dostałem propozycję od pani Krystyny Skuszanki i Jerzego Grozowskiego do teatru w Nowej Hucie. A myśmy, a w Nowej Hucie byliśmy wszyscy młodzi. Skuszankowie, bośmy takich ogólnie nazywali. Skuszankowie na dorobku. Myśmy byli też młodzi wszyscy, o jakaś taka wspólna wrażliwość otaczającą nas rzeczywistość. I tak dalej. I tam się grało jedna rola, duża po drugiej. Z Pieczką spotkałem się w roku 1963-64. Pieczka grał prawie w każdej sztuce w tym okresie. W Myszach i Ludziach pamiętam taką śmieszną sytuację.
gdy wyciągał królika z klatki, to mu uciekł. Później go jakoś udało mu się złapać, siadł na pryczy, położył go na kolano, zaczął tak głaskać, głaskać, aż mu zasnął ten królik. Pieczka był dowcipny, bardzo zajmował garderobę 15 razem z przyjacielem Witoldem Pyrkoszem. Tam se żartowali, różne kawały opowiadali, no, dość głośno było w tej garderobie. Pieczka był dobrym partnerem dla wszystkich kolegów czy reżyserów. Bym powiedział, że wszyscy powinni aktorzy od niego wzór ciągnąć, bo to był filar tego teatru. Ja w Nowej Hucie grałem bardzo dużo. Bardzo dużo ciekawych ról, między innymi. I ta amplituda charakterów była bardzo duża. Bo na przykład w Myszach i Ludziach Lenni, a potem zagrałem Chorodniczego, albo zagrałem w Dziadach, zagrałem Nowosilcowa, senatora, no to jest postacie skrajne, albo zagrałem Dżumę w Stanie Oblężenia, Kamisa. Ja w teatrze w Nowej Hucie byłem z dyrekcji Krystyny Skórzanki Jerzego Krasowskiego. Później oni odeszli do Warszawy, ja zostałem jeszcze w dyrekcji już Józka Szajny, też świetnej pamięci już. No i poszedłem do Teatru Starego w Krakowie w dyrekcji Zygmunta Hübnera. I tam byłem w teatrze, byłem 4 lata. Później, kiedy nadarzyła się okazja, żeby pojechać do Warszawy, kiedy miałem te propozycje, miałem propozycję do Teatru Narodowego od Hanuszkiewicza. Skorzystałem z tej propozycji, byłem w Teatrze Narodowym. Między innymi miałem zagrać w Pluskwie Majakowskiego Pryzypkina w reżyserii Konrada Swinarskiego, świętej pamięci. To był mój ulubiony reżyser. Ale ja tego Prysypkina nie zagrałem, bo otrzymałem propozycję od Zygmunta Hübnera do teatru. On obejmował Teatr Powszechny w Warszawie. Otrzymałem tę propozycję i skorzystałem z tego i poszedłem do Teatru Powszechnego, gdzie byłem aż do zakończenia moich peregrynacji aktorskich. Ja w swoim życiu miałem to szczęście, że mogłem się zetknąć z bardzo ciekawymi reżyserami filmowymi. Na przykład pan Jerzy Kawalerowicz, pan Hoffman. Znalazł oczywiście z Andrzejem Wajdą. Weselu, kiedy Czepca grałem. Jest taka scena w Czepcu, kiedy ten Czepiec przychodzi do tych panów, panie, żeby poszli nareszcie z nimi. Czepiec z tą kosą na sztorce i taki naładowany tymi emocjami. I potem ten Czepiec wychodzi z tego, kiedy ci nie reagują. Ja mówię do Andrzeja Wajdy, ja mówię, wie pan co, panie Andrzeju, ten Czepiec, cholera, Czepiec musi to rozładować, te emocje. I ja wyjdę, jak wyjdę na podwórko, a tam gęś, bo to wszystko było, Andrzej Wajda lubił takie, tak, było gęsi pełno, ten Czepiec wyjdzie i po tych gęsiach tak trzasnę. Oczywiście te szyje, bo to ostra ta kosa była. Andrzej Wajda
uradowany był. Tak jest, ma pan rację, robimy. Ciach, poszły tam dwie, trzy głowy do szyję. A on się nie myczy, bo kiedyś tak się gęsi zabijało, że ciach, głowę się ucinał. No, a ci, którzy są rekwizytorzy tak zwani, tak, mówię, potem jeszcze trzeba wam dubla nakręcić, jeszcze raz zrobić. To oni mówią, panie Franciszku, niech pan tak celuje, żeby tak przynajmniej cztery Zagłocki poszły. Dlaczego? Dlatego, że oni po tym całej rzezi, to oni tam skubali to wszystko, te gąski, to się robiło duży bankier z tego. No i tak żeśmy tę scenę nakręcili i tak to weszło to do filmu. A ja grałem w czeskim filmie. Grałem ojca rodziny i grałem po czesku. Ja się nasłuchałem bardzo tego języka. No, urodziłem się nad czeską granicą, myśmy bez przerwy przecież obcowali z kolegami z Czechosłowacji. Oczywiście ja tam grałem Czecha, który ma jakieś zabarwienia w tej czeskiej mowie, bo on tam, jak wynikało z akcji filmu, on pochodził z gdzieś Ukraina, bliżej Ukrainy, te czeskie tereny. No i z powodzeniem ta rola była tam bardzo serdecznie przyjęta przez Czechów. Tu dostąpiłem nieprawdopodobnego zaszczytu uściśnięcia dłoni żonie pierwszego sekretarza partii Breżniewa. Nina Breżniew, bodajże miała na imię. A to jest konferencja prasowa w Karlowych Warach. No, tam była taka wpadka, bo pytania były do koleżanki aktorki. Jak się to stało, że pani właśnie została zaangażowana do tego filmu? No to ona mówi, no reżyser szukał aktorki do tej roli i mnie wyszukał. A czescy dziennikarze w tym momencie wpadli pod stoły, rechocząc strasznie, bo okazało się, że szukał, to w Czechach jest zupełnie coś niedwuznacznego. Nie chcę powiedzieć, co każdy się chyba domyśli z tego rechotu tych wszystkich dziennikarzy. A tu jestem w więzieniu z... A tu z Bąkiem, ale nie napisane. To było jakiś kradzież jakiegoś tam obrazu. Nie przypomnę sobie. Jakby był z nami w tej chwili Dariusz, przyjemny, miły kolega Dariusz Domański, to na pewno by wszystko powiedział. On jest chodzącą encyklopedią, chodzącą wiedzą o filmie, o teatrze polskim. A teraz muszę wspomnieć i dziękować jednocześnie, żeby los zrządził, że się spotkałem z młodym reżyserem, z Jankiem Kolskim. Z Jankiem Kolskim się zetknąłem jeszcze przy kręceniu Pancernych. Myśmy synchronizowali to w Łodzi, podkładaliśmy dźwięk, a jego ojciec był operatorem, był inżynierem od dźwięku. I tam pracował, a Janek jako chłopaczek taki tam patrzał, jak to się wszystko odbywa i tam potem, kiedy nastąpiła przerwa i tak mówi, taki zafascynowany tym wszystkim, co tam się działo. I Janek Kolski mówi, wie pan co, a ja też zostanę reżyserem. Reżyserem. Ja mówię, no bardzo dobrze, Janku, zostaniesz reżyserem. I proszę sobie wyobrazić, ja potem zapomniałem o tym całym incydencie. Kiedyś po latach dzwoni do mnie Janek Kolski. Mówi, panie Franciszku, ja dotrzymałem słowa. Zostałem reżyserem i proszę, żeby pan zagrał w moim filmie. No byłem
byłem zdruzgotany i jednocześnie ucieszony, że spotkałem Janka Kulskiego i potem żeśmy nakręcili parę ciekawych filmów. Jancio Wodnik, bardzo ciekawa rola, bardzo ciekawa postać tego Jancia, który zaklina tą pogodę. Tam jest taka scena, kiedy Jancio wzywa tą przyrodę, te zaświaty, tego kogoś tam, tego Boga tam, który tym wszystkim kieruje. Panie Boże, daj deszcz jakiś. My to kręcimy. A tu nic, prawda? I tam od razu sikawki miały być, że po pewnym momencie tam mieli lać z tych sikawek, żeby ten deszcz był. I tak ja mówię, Panie Boże, daj deszcz. Nic. No, kapuśniaczek tylko. To parę kropel. I tu ni stąd, ni zowąd. Ja to mówię parę kropel. I tu ryb błyskawica. Autentyczny. Błyskawica. I nie trwało tam jeszcze 15 sekund i zaczyna lać tak strasznie, żebyśmy musieli uciekać i się chować przed to. Ja byłem zdumiony, że mam taki wpływ na zaświaty, że mogę ja osobiście wywoływać burzę. Ależ to by był zarobek, bym jeździł po wsianie, zamawiają deszcz. Ja proszę bardzo, deszczyk, ciu, jest, wszystko w porządku. To była bardzo zabawna historia. A to ciekawa postać, ten Jancio Wodnik. Tak się zmienia od tego, który potem siedzi na tej ławce tam przed tym swoim domem i chce cofnąć czas. Niestety, proszę Państwa, czasu cofnąć się nie da. To były jakieś bardzo duże przeżycia dla mnie w tej postaci. To też wynika z tego, że ja się wychowałem w katolickiej rodzinie. Rodzice głęboko wierzący. I zawsze i zazdroszczę im do dziś tej takiej szczerej, prostej wiary. To jest cenna rzecz, bo to pomaga człowiekowi w różnych sytuacjach życiowych. Na stare lata, kiedy się ma jakąś też szerszą perspektywę, tym bardziej to jest pomocne, kiedy się już nie widzi znikąd żadnej pomocy. Ja na szczęście jestem w komfortowej sytuacji, ponieważ ja jestem razem dalej z moją rodziną, to znaczy z moim synem, z moją synową, która jest znakomitą synową, z moimi wnukami. Żyjemy w jednym domu i mam ten komfort obcowania z moimi wnukami, którzy są bardzo inspirujący, jeśli chodzi o moje dalsze poczynania. Nie pozwalają mi gdzieś zapaść się w siebie już jako starcowi, tylko zmuszają mnie do pewnej aktywności. Dziadek kupuje nam słodycze, często gdzieś razem wyjeżdżamy. Odwozi mnie do szkoły, daje nam dużo prezentów i zawsze jak widzi, że mam dziurę na kolanach, to narzeka. I za to cię, dziadku, kocham. Pamiętam, jak grałem w szachy z dziadkiem, kiedy byłem mały. Zawsze wygrywałem, co było dość podejrzane, ale wiedziałem, że dziadek to robi, bo mnie bardzo kochał i dalej kocha. Pamiętam, jak kiedyś w Godowie dziadek opowiadał mi o historii rodziny i wtedy zrozumiałem, że rodzina dla dziadka jest najważniejsza. Jak, jak nie mają już tego, mopsie to nazywa, co się wyciera, tak? To jego się za ogon chwyta i jeździ się po Nie. Lepszy film jest miłość. Nie lubię być filmowana, bo czuję się sztucznie.
I to mam od dziecka. Jak pamiętasz, jak próbowałeś mi zrobić zdjęcia albo kamerą je nagrywać, ja się zawsze wściekałam. Zawsze. To były awantury i skwaszona mina, na każdym zdjęciu skwaszona mina i niezadowolona. Ale raz jak ci kazałem odgrywać scenki. Kiedy znikało, ja robiłem stopkę. A, tak, tak. Że tu miałeś piłeczkę czy coś takiego. I potem ta piłka znikała i zagrała jak korka. Zdumienie takie, że nie piłka. Dziadek udawał świętego Mikołaja, ale nie w taki sposób, że się przebierał w strój świętego Mikołaja, tylko zamykał się w pokoju. Ja byłam na zewnątrz tego pomieszczenia z resztą rodziny i w pewnym momencie zaczynał mówić głosem świętego Mikołaja. Właśnie takim grubym, niskim i tak jakby sam ze sobą rozmawiał. Ja wtedy słyszałam, że to jest dziadek, który rozmawia z kimś, kto tam wszedł, no i potem się okazywało, że to jest właśnie święty Mikołaj. No i on się pytał, czy ten święty Mikołaj, czy wszystkie dzieci były grzeczne, czy ktoś zasłużył na prezent albo nie zasłużył, no i się straszliwie denerwowałam pod tymi drzwiami, czy dziadek na pewno wszystko dobrze powie o mnie i że ten święty Mikołaj faktycznie w tym pokoju zostawi te prezenty. No i oczywiście zawsze zostawiał te prezenty i bardzo długo myślałam, że on wchodzi do tego pokoju, dziadek z nim rozmawia. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. 200 lat, 200 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Dziękuję, moje kochane prawnuki. Najśliczniejsze i ten Jeremek taki cudny on jest. Kochani, dziękuję wam serdecznie, że mogłem się spotkać z wami poprzez ten obiektyw. Dziękuję wam, żeście wysłuchali tych moich wynurzeń starca, który wspomina dawne dzieje. Serdeczne Bóg zapłać wam za to. Franciszek Pieszka fascynuje widzów ogromną siłą talentu, ekspresją i pokorą. Z każdej epizodycznej nawet postaci tworzy arcydzieło. To czysty żywioł aktorski, pozbawiony jakiejkolwiek pozy. Początki sztuki aktorskiej Franciszka Pieczki są silnie zakorzenione w śląskiej tradycji. Każdy powrót do Godowa jest powrotem do świata prawdziwych wartości. Podkreśla to często w wywiadach, mówiąc o sobie: człowiek z Godowa, gustlik z Godowa, Francik z Godowa. Perfekcyjne rzemiosło Franciszka Pieczki, wyniesione ze szkoły Zelwerowicza, miało swoje odniesienia w rolach, jakie powoływał do życia. Któż z nas, widzów, nie pamięta jego lennego w Mieszach i Ludziach, chorodniczego w Rewizorze czy tytułowego Wocka? Zagrał w filmach, które na stałe weszły do historii polskiego kina. Rękopis znaleziony w Saragosie, Żywot Mateusza, Wesele, Ziemia Obiecana, Austeria czy Jancio Wodnik. Ta siła charakteru i osobowości stawia go w korowodzie artystów niezależnych i prawdziwych, którzy sztukę aktorską pojmują jak szychtę, a trochę jak posłannictwo. Z filmowych ról Franciszka Pieczki można się uczyć powojennej historii polskiego kina. Franciszek Pieczka, kochany przez kilka pokoleń widzów, najbardziej kojarzy się z kultowym serialem Czterej Pancerni i Pies. Rola gustlika Jelenia z Ustronia jest jedną z najwybitniejszych ról komediowych stworzonych w polskim filmie o tematyce wojennej. Pancerni to jest coś niebywałego. Już pomijam to, że masa młodzieży wychowała się na Pancernych, na tym serialu, na tej całej otoczce wokół Pancernych. Ale przede wszystkim to było naprawdę ogromny na te lata, ogromny wysiłek. W czasie pierwszej serii siedzieliśmy około 5 miesięcy na poligonie w Żaganiu. Potem w drugiej serii, 2 lata później, siedzieliśmy z kolei w Spale bardzo długo. Było ogromna ilość żołnierzy była zaangażowana. Na szczęście wtedy można było jeszcze korzystać z pomocy wojska bezpłatnie. Szczególnie, że to serial o wojsku.
Do dziś się przyjaźnimy z wieloma osobami. Franciszka wspominam bardzo serdecznie, szczególnie, że miałem z nim kontakt i potem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Kiedyś przywiozłem z Moskwy, będąc w Moskwie na festiwalu z innym zupełnie filmem, poproszono mnie, żebym odebrał nagrodę dla pana Franciszka. 2 miliony rubli. No, przełożyło się to na $220, które wręczyłem mu w Teatrze Powszechnym. Śmiechu było co niemiara, bo nagroda była rzeczywiście na 2 miliony rubli, to brzmi. Któregoś dnia nie było za bardzo co robić, nie ta pogoda była. Reżyser zadecydował, że dobrze byłoby nakręcić jakieś tak zwane przebitki pod czołówkę. O, tam przejeżdża czołg, ktoś tam... No tak, ale nie ma pana Franciszka, no to kto pojedzie? No i reżyser wpadł na pomysł, żebym ja założył hełmofon. Usadowił się tam w czołgu. Nie rzucał się za bardzo w oczy, ale tak, żeby było wiadomo z daleka, bo to w dalekim planie, że Guslik jedzie tym czołgiem. No i kto wie, to znaczy ja, wierzę, że to w tym akurat króciutkim fragmenciku ja sobie przejeżdżam zamiast pana Franciszka. No wiadomo, my byliśmy tylko zespołem regionalnym, mieliśmy już dużo występów za sobą. Młodzież była obyta sceną. No ale byliśmy jednak zawsze amatorzy, a tu przyjechali prawdziwi aktorzy. No i więc już trochę my się nawet bali, jak to będzie z nimi, ale musimy powiedzieć, prawda Władek, że no, bardzo, bardzo byli super, byli bardzo uprzejmi. No a co zauważyliśmy u tego pana Pieczki, że miał jakiś taki specyficzny głos. Tak, charakterystyczny. Taki charakterystyczny. Tak do dzisiaj. Do dzisiaj, tam, tak. Zawsze, że go można było poznać. Podejdź do pieska, tyle zapamiętałam, właśnie ten charakterystyczny głos pana Guslika. Teraz oglądając filmy, można zauważyć, że on się niewiele zmienił. Ten sam głos, ta tak. sama postura, taki niestety. Dobry człowiek, rzeczywiście coś w nim jest. No byłem drużbą, Pieczce, prawda, Guslikowi. No i głupio mi było, nie tam przez ty mówić do niego. No to panie Guslik. Jo ci sa panować byda. Po hanecku panu. Jo Gustaw. No widzisz. Ja w Ustruniu urodzony, ja się czuję tu w górach, jak u siebie w domu. I tam na tej Jaworzynce furmani byli tu z Istebnej i oni nie znali terenu. A nas powoził nasz sąsiad, Porom Kuni, jechał z takiej grapy, wiesz. My ja siedziałam na tym wozie z nimi i tam właśnie siedzieli Ujecka, Wulo, Gajdosz, ze Zuzką grali. I teraz narost, on widzi, że jest grapa, wielką przepaść i bał się, że nie zahamuje tych kuni i narost skręcił. Ten wóz się przewrócił. Jak ta wywrotka była, prawda, i te kobiety zaczęły wstawać no. z ziemi, podłoża, prawda, któraś jeszcze na tych gajdach tam siedziała. Jak się poruszała, to ty gajdy, tak wyszczały szkaradnie. A my tu siedzieli, chłopi, a śmialimy się. Nie wiedzieli, co się robi. No. Panie Franciszku, ja mam 92 lata, czyli jestem o 2 lata starsza od pana, ale zawsze naprawdę 50 lat upłynęło od tego, jak pan w Istebnej grał z nami. Mile, serdecznie zawsze pana wspominamy, nie tylko ja, ale cały nasz zespół. Był pan bardzo sympatyczny, miły dla nas i to już pozostanie do końca życia. Pieckiego, najlepszego! Szczęścio a zdrowio! Niech się wam darzy! Dobrego smaku, nadal siroki! Panie Franciszku, w imieniu mieszkańców gminy Godów składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji urodzin.